A chcę powiedzieć o tym, jak myśleć. Czyli jaki sposób, jakie są sposoby, jakie są formuły przemiany naszego myślenia, czyli pracy nad naszą duszą. Dlaczego ja mówię o myślach, a nie mówię o emocjach? Już wam wyjaśnię. Dlatego, że emocje są, one są jakby przyrośnięte do myśli. Jest film, taki fajny film chrześcijański, pod tytułem... Przypomnę sobie, staram się przypomnieć to dzisiaj. Rada! Kto oglądał Radę? Rada, był super. Kto nie oglądał Rady, proszę obejrzeć Radę. Rada. Oglądaliście? Super. Więc wiecie, jakie są emocje. Emocje, które tam aktor nawet, który jest do tych emocji dany, to jest taka postać, która jest totalnie szalona. Bo emocje, one są przyrośnięte do myśli w pewnym sensie. Czyli o ile my zabieramy się za zmianę toków myślowych, o tyle nasze emocje będą się dopasowywały. Jedne będą łatwiej, drugie trudniej, ale one się dopasują, bo one się dopasowują. One są pod zarządem myśli. One przynoszą najwięcej ran jest z nimi związanych. One są najbardziej popsute, popięte te emocje. One jakby odpierają, najbardziej absorbują siłę demoniczną w siebie. One są zniszczone i też dają nam największy dyskomfort. To emocje nam dają ten dyskomfort. Ale to nie jest kwestia naprawy emocji, tylko naprawy myślenia, zmiana myślenia. Stąd Paweł mówi, nie zmieńcie emocje swoje, tylko zmieńcie myśli swoje. Kiedy zmieniamy myśli, to emocje się zmienią. One się dopasują z automatu. I ja chcę tutaj zacząć od 1 do Koryntian 2,16, gdzie jest napisane tak, bo któż poznał myśli Pana, któż może go pouczyć, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Paweł, on... pokazuje nam tutaj pewną różnicę, która była w poglądach Starego Przymierza i Nowego Przymierza. W Starym Przymierzu ludzie mówili, że my nie znamy myśli Boga. Myśli Boga są dla nas niedostępne i zresztą mieli rację. Stąd ten zapis w Izajaszu, że myśli Pana to nie myśli nasze, ścieżki Pana to nie ścieżki nasze. Wielu chrześcijan cytuje te słowa, wyjaśniając w ten sposób, że nie wiedzą, póki Pan nie objawi. Ja mówię, jak Ty nie wiesz, to jest Twój osobisty problem. Bo dzisiaj myśli Pana są dla nas dostępne i ścieżki Pana są dla nas dostępne. Stąd ten zapis Pawłowy, lecz my, czyli którzy jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha, jesteśmy myśli Chrystusowej. Czyli myśli Boga, czyli prawidłowe toki myślowe są w naszym odrodzonym duchu. Bo kiedy Ty przyjąłeś Boga, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to On zamieszkał w Twoim duchu i tam są Jego myśli, Jego poglądy. To nie to, że duch ma myśli. Nie. Ale jakby w duchu, tak, istnieją poglądy Boga. Nie wiem, czy zauważyłeś taką rzecz. I zaraz Ci pokażę, jaki jest fajny mechanizm związany z Biblią. Czytasz sobie Biblię, czytasz coś i raptem olśniło Cię. Wow, ja to wiedziałem. A skąd Ty to wiedziałeś? Z ducha. Co zrobiło Pismo Święte? Nic innego, jak potwierdziło Ci to, co było w Twoim duchu. Rozumiecie, o co tu chodzi? W ogóle wiecie, do czego jest Pismo Święte? Żeby Ci potwierdziło to, co się w Tobie zrodziło. A nie, żebyśmy się z Niego czegoś nauczyli. Bo my intelektualnie możemy bardzo wielu rzeczy się z Pisma nauczyć. I ktoś mówi, o bo tak jest napisane, ja mówię, no i co z Pisma? Mi się podobało to, jak Jezus stawał i oni do Niego mówili, faryzeusze, napisano! A Jezus mówił, a ja wam powiadam. Szok. Oni brali Torę i mówili, napisano. A Jezus mówi, a ja, autor Tory, powiadam wam, jak winniście to rozumieć.
Bo wy krzywo rozumiecie, bo jesteście krzywi wewnętrznie, macie krzywe dusze. To krzywo rozumiecie Pismo. A więc zobaczcie, myśli Boga są w naszym odrodzonym duchu, a poznawanie myśli Boga z Pism daje nam możliwość rozpoznania myśli Boga w naszym duchu. My po to mamy studiować Pismo. My nie mamy studiować Pismo, żeby się czegoś dowiedzieć z Pisma, tylko mamy studiować Pismo, żeby się czegoś dowiedzieć z Ducha. Bo to w naszym duchu są prawdy Boże. One są jakby nienazwane i nie możemy ich obejrzeć. Dopiero kiedy spojrzymy w Pismo, bardzo często, my jesteśmy w stanie zwerbalizować to, co w nas jest. Rozumiecie? Raptem dowiaduje się, dobrze czułem, ty tak to nazwałeś, dobrze czułem, to nie czułeś, to miałeś w duchu. To dobrze miałeś, to tak miałeś. A teraz masz świadka na podstawie Pisma. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład, jak czytam różne książki, to dla mnie są takie olśnienia, że ktoś też myśli jak ja. Jak na przykład brałem Kenneta Hagena, czytałem, mówię, wow, Boże, jak to dobrze, że nie jestem sam w tym myśleniu. To wiem, że sam jestem w ogóle, nie? Po prostu. Kiedy przeczytałem książkę Małżeństwo, rozwód i ponowne małżeństwo Kenneta Hagena. Wiecie? I w ogóle on siło mnie. Mówię, kurczę, ja to wiedziałem. No wiedziałem, że tak się sprawy mają. Wiesz, ja to miałem w duchu swoim. A się dowiedziałem, że jeszcze ktoś tak ma. To był dla mnie taki pewnik, zeznanie dwóch lub trzech świadków. Każda sprawa niech ma dwóch lub trzech świadków. A więc, myśli Boga są w twoim duchu. Uwierz to. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha? Wszystkie Boże prawa, cele, dążenia, toki myślowe, koncepcje są w twoim duchu. Nie mówi, nie możesz myśleć w ten sposób, czekam, kiedy Pan mi da objawienie, jak Pan nie da, to nie zrobię. Nie! Ty musisz powiedzieć, Boże, dziękuję Tobie, że mam objawienie w tej sprawie w moim duchu. Ja wiem w moim duchu. A teraz będę sobie studiował Pismo, tak? Powiem Tobie dalej, co tam, masz, co tam jeszcze trzeba robić, tak? Ja będę te rzeczy wydobywał z mojego ducha. Wydobywał. I to wiecie, to już nie będzie intelektualne. Wiecie, jak rozpoznać intelektualne zrozumienie z Pisma rzeczy pewnych? One po prostu nie działają. Możesz wykuć na blachę jakieś rzeczy z Pisma i w ogóle to nie działa w twoim życiu, bo to jest na pułapie intelektu. Ale jak coś rozpoznałeś w swoim duchu, to już jest twoje. Ty raptem wiesz. Wiesz, że wiesz, że wiesz. I ważna informacja. Myśli Boga w twoim duchu są takie jak sam Bóg. To Bóg jest taki jak te myśli, a te myśli jak Bóg. Pamiętaj, Bóg nie jest inny niż jego myśli, a jego myśli nie są inne niż Bóg. To znaczy, jak na przykład Bóg powiedział tak, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Znaczy, że w ogóle Bóg cię kocha tak jak siebie samego. Taki stosunek ma do ciebie jak do siebie. Ty, taki ma stosunek do ciebie jak do siebie. Bo jak on takie coś powiedział, to on to oparł na swoim doświadczeniu. To jest bardzo ważna informacja. To taki Bóg jest. To pytam, czy taki Bóg cię zostawi i opuści? No, proszę cię. I teraz tak. Pierwsza Kronik 28.9. Zapiszcie sobie. Pierwsza Księga Kronik 28.9. Po pierwsze, ty musisz skupić się na poznaniu Boga jako Ojca. Werduj Pismo, czytaj książki, rozumiesz? Bóg, jeżeli ktoś zapyta ciebie, powiedz mi coś o Bogu, to natychmiast masz wiedzieć, że masz mówić o Ojcu. Jeżeli tylko nie sięgniesz po to, tak? To dalej werduj ten temat, aż sięgniesz po to. Bóg dla ciebie to tylko Ojciec, tylko tata ma być, tylko tatuś, twój tatuś. Kto to Bóg? Mój tatuś. Musicie dojść do miejsca, gdzie Bóg to wasz tatuś. W nocy o północy cię ktoś obudzi. Kto to Bóg tata? Ty musisz to zrobić ze swoim myśleniem. Po drugie, musisz podjąć decyzję, że będziesz służył Bogu, tak? Całym sobą. To się trzeba zdecydować na to. Powiedzieć, Boże, ja nie wiem jak, ja nie umiem sobie poradzić, nie wiem, jak mam zaczynać różne sprawy, ale aktem decyzji, tak?
Cały mój duch, dusza i ciało należą do Ciebie. Do Ciebie należą wszystkie moje pieniądze, wszystkie moje ubrania, wszystkie pokoje w moim domu, wszystkie moje dzieci, mój mąż, moja żona. Wszystko należy do Ciebie. I to musi być akt Twojej decyzji. I to nie może być takie rozmydlone w Tobie, tylko musisz tę rzecz nazwać. Po trzecie, uznaj, że musisz szukać ustawicznie Boga. Cały czas masz Go szukać. Co to znaczy szukać Boga? To znaczy, że Ty cały czas musisz wiedzieć, że jest jeszcze więcej dla Ciebie. To nie chodzi, żebyś Ty nie sycił się tym, co jest teraz. Syć się. Ale miej otwartą świadomość, że jest dla mnie więcej. I po czwarte, wiedząc, że Bóg Ciebie nigdy nie opuści, tak? Podejmij decyzję, tak? Nie bój się tej decyzji podjąć. Powiedz: Panie, ja nigdy nie oleję naszej relacji. Nigdy. Nigdy tego nie zrobię. Wszystko mogę oleć. Bądź jak Dawid w tym. Nigdy tego nie oleję. Gdzie najważniejsza rzecz na świecie. Pamiętaj, że odwracając się w jakiejkolwiek formie od relacji z Bogiem, natychmiast wchodzisz w ludzkie toki myślowe. To z automatu się dzieje. Z automatu. To z automatu. To w ogóle nie trzeba daleko szukać. Odwracasz się od Bożego toku myślowego, natychmiast jesteś w ludzkim toku. To się dzieje, człowieku, jak wiesz. Teraz przeczytam Ci kilka technik pomagających zmienić myślenie. Po pierwsze, jest to stały czas modlitewny. Ustal sobie stały czas modlitewny, obojętnie jak Ty pracujesz, co Ty robisz, jak chcesz, żebyś miał stały czas modlitewny. Tu nie chodzi o długość czasu, ok? Tylko chodzi o Twoją dyscyplinę. Zrozum mnie, to nie jest kwestia, że Ty musisz zasłużyć na coś, bo w ogóle pamiętacie, co mówiłem o łasce, to nie dotyczy. Ale teraz wchodzimy kapkę wyżej, idziemy schodek wyżej i zaczynamy mówić o dyscyplinie. Rozumiecie? O dyscyplinie. Jeżeli my chcemy iść głębiej, tak? To w naszym interesie jest mieć czas modlitewny. W naszym, nie w Boga. Bo Boga to nie obchodzi, czy się w ogóle do Niego modlisz. Rozumiesz mnie? Bóg Cię kocha, czy się modlisz, czy się nie modlisz. Bóg Cię nie zostawi, czy się modlisz, czy się nie modlisz. Ale to w Twoim interesie leży mieć czas modlitewny, bo to Tobie musi zależeć, żeby się podłączać do źródła. Bo źródło jest. I źródło się wcale nie gniewa, czy Ty się w ogóle wiesz, czy ty się masz do Niego tydzień nie odzywać, a potem dalej będziesz... No w ogóle wiesz, to Bóg jest. To Cię kocha bezwzględnie. Ale musisz mieć cały czas modlitewny. Ustal to sobie i ustal jako priorytet. Nie wiem, czy Ty w nocy będziesz wstawał, czy będziesz się modlił przed pracą, czy po pracy, czy to będzie 5 minut, 3 minuty, 15, godzina, ja nie wiem. To jest Twój duch, Twoje prowadzenie, nie moje, tak? Ale decyzja, stały czas modlitewny. Po drugie, jak najczęściej módl się w innych językach. Jeżeli masz pracę fizyczną, módl się w pracy cały czas. Nie myśl o niebieskich migdałach, w ogóle oduczcie się myślenia o niebieskich migdałach. Przestańcie błądzić myślami. Módl się w innych językach. Potem masz inne języki, żeby się modlić. Jak masz pracę umysłową, tak, to módl się kiedykolwiek możesz. Idziesz do toalety, módl się w innych językach. Rozumiesz? Kładziesz się spać, módl się w innych językach. Jesteś w stanie dojść do takiego momentu, że się obudzisz w nocy z modlitwą na innych językach. Ja wiem, co ja mówię, bo ja tak robię. Obudzę się w nocy, patrzę, ja się modlę. Mówię coś w ogóle, rozumiesz, ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy ja mam oczy sklejone od ropy, czy co mam w ogóle, coś mi się zrobiło, rozumiesz? Zrób to, zwariuj na tym punkcie. To jest proste, to są proste techniki. Po trzecie, studiowanie Bożego Słowa. Jak studiujemy Boże Słowo? Przede wszystkim Nowe Przymierze, Nowy Testament. To przede wszystkim. Bo żyjemy w epoce Nowego Przymierza. Nie starego.
Stary Testament musi być przez nas czytany tylko z perspektywy Nowego Testamentu, bo inaczej jest nieczytelny, tak jak mówiłem na temacie Biblia. I jest, jak się studiuje Boże Słowo? Bierze się fragment Słowa Bożego i rozmyśla się nad nim, a nie się czyta stronami. Nie czytaj stronami Biblii. Weź, przeczytaj krótki fragment, maleńki, a potem o nim myśl. Po drugie, przywołuj ten fragment w myślach w ciągu całego dnia. Przywołuj go. Przeczytasz sobie rano przy porannej kawie fragment jakiś i potem sobie przywołujesz go w myślach. Wołasz go jakby, rozmyślasz cały dzień. Masz temat. Wiesz, a co ty tam w ogóle, Jezus, se myślałeś, jak ty tę babkę z garbem poklepałeś i uzdrowiłeś? Bo mnie to interesuje. Się chcę dowiedzieć. Mam do tego prawo, bo twoje myśli są w moim duchu. Co ty tam, Jezus, myślałeś, jak ty z tymi faryzeuszami jechałeś? Jak ty tam czułeś, Panie? Ja bym tego dotknął, Panie. O takich rzeczach myśl. Nie teologizuj. Proszę cię, zero teologii. Teologia wprowadzi cię w ludzkie toki myślowe. Będziesz wszystko wiedział, będziesz kolejnym wszystko wiedzącym teologiem, tak? Mającym porażkę w życiu. Nie! Rozmyślaj nad Bożym Słowem. I po trzecie, porównuj te słowo, o którym rozmyślasz, z ludzkimi tokami myślowymi, które ci przychodzą do głowy. Porównuj je sobie. Jakiś tok ci przyjdzie, a ty przywołaj to, o czym rozmyślałeś. I sobie porównuj, bez nazwy. No, to jest takie, a to takie. Niech to staje przed sobą, jak człowiek przed zwierciadłem. Po czwarte, słuchaj i czytaj tylko namaszczonych ludzi. Przestań słuchać i czytać, tak? Osoby, które, na których nie ma namaszczenia, przekazują tylko wiedzę. Bardzo cię o to proszę. To namaszczenie będzie wprowadzało zmiany do twojego myślenia, a nie ludzkie wywody. Rozumiesz? Jest tyle ludzkich wywodów. Jak ja słuchałem wywodów ludzkich człowieków, ludzie się zastanawiają, czy ja tam ze wopętki. Rozumiesz? Prawda. Zastanawiają się, są wywody. Czy Adam ze wą mieli pępek? Szok, na czym ludzie w ogóle czas potrafią spędzać. To są teologiczne rozważania. Akurat w przypadku adwentystów Dnia Siódmego taki odłam jest. Artyści. Piąta rzecz. Codziennie obmywaj myśli krwią Jezusa w modlitwie. Co to znaczy? Proklamuj, ogłaszaj. To nie polega na tym, że to ta krew obmywa wtedy twoje myśli. Bo to jest nieprawda. Krew Jezusa raz się przelała. I to nie ma czegoś takiego, że ja teraz codziennie obmywam się krwią. To bzdury. Proklamuj, ogłaszam. W imieniu Jezusa ogłaszam, że moje myśli są obmyte krwią Jezusa. Bo to twoja proklamacja będzie nadawała pewną siłę, tak? Do ochrony. Następnie codziennie poddawaj umysł w modlitwie Bożemu Duchowi. Mów: Ojcze, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że Twój Święty Duch wpływa na moje myśli. Proklamuj. W ogóle nauczcie się proklamować. Bądźcie ludźmi wyznania. Proklamujcie te rzeczy. Następnie naucz się tak zwanych aresztowań złych myśli. Co to znaczy? Przychodzi do Twojej głowy myśl, która nie jest myślą Bożą, natychmiast nakazujesz tej myśli, aby zamilkła. Nie myślisz do myśli, tylko mówisz do myśli. Pamiętaj, słowa są silniejsze niż myśl, a więc silniejszą formułą uderzasz w słabszą formułę. Więc jeśli przyjdzie ci myśl jakaś, która jest myślą niebożą, to ty nakazujesz jej słowem, aby milczała. Krótko powiedziawszy, mówisz sam do siebie. To schizofrenicznie brzmi troszeczkę, ale to jest zdrowe. W imieniu Jezusa myśl taka i taka, milcz! Rozumiecie, o co tu chodzi? Zabraniam ci się rozwijać we mnie. Nie wolno ci.
Następnie, kiedy odczujesz napór myśli, czyli to nie będą myśli ludzkie, tylko będziesz odczuwał, że to jest demoniczne, że to zaczyna ciebie ogarniać, że masz pewne obsesyjne myślenie wobec jakiegoś zjawiska, tak? Ty musisz wystąpić przeciwko temu w brutalny sposób. To jest, wiecie, to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego, my jesteśmy ludźmi spokojnymi i my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego czegoś, że wiecie, no, precz szatanie w imieniu Jezusa. Sorry. Kiedyś moja córka, jak była mała, zaczęła się dusić. Pokryła się jakąś wysypką. Najpierw tą wysypkę miała, potem Agata ją trzymała na rękach i ona zaczęła się dusić, była malutka. I Agata krzyknęła: Artur, Sara się dusi. Ja przebiegłem przez kuchnię, przez przedpokój, wpadłem tam do tego pokoju, wyrwałem Agacie Sarę z ręki, tak? I krzyknąłem tak, że chyba jej się, nie wiem, mózg poruszył Sarze, tak? Prosto w twarz. Nakazałem, żeby natychmiast zaczęła oddychać. Natychmiast zaczęła oddychać. W jednej chwili. Wiecie, uczą nas czegoś takiego, że Bóg nie krzyczy. No muszę was rozczarować, bo Bóg krzyczy. Jezus krzyczał i Bóg też krzyczy. Wiecie? No niestety tak się składa. Jezus nie tylko krzyczał w modlitwach, ale Jezus krzyczał w ogóle przeciwko demonicznym siłom działającym w ludziach. W ogóle Jezus nigdy nie hamował swoich emocji. W ogóle wiecie o tym? W ogóle bardzo porządna sprawa była. Ja zacząłem się uczyć od Niego, bo mnie religia nauczyła, żebym hamował emocje. W ogóle religia to mnie nauczyła, żebym zabił emocje. Tego mnie religia nauczyła w ogóle, nie? A to nie była tego kwestia. Naucz się w brutalny sposób występować przeciwko myślom diabelskim, które przychodzą do twojego życia. Jeżeli przychodzi obsesja, to wjeżdżasz w tą obsesję. Wjeżdżasz. Podnosisz na nią głos. Nakazujesz, aby odeszła 50 razy na minutę. Mówisz: diable, w imieniu Jezusa, jeżeli teraz nie odejdziesz od mojej głowy, to wezmę mój telefon komórkowy, napiszę do ludzi z kościoła i nie tylko będziesz musiał odejść z mojego życia, ale wyjdziesz z miasta, podły demonie. Wystrasz diabła. On się boi, bo on potrzebuje ciała. On potrzebuje ludzi. Ja pamiętam kiedyś, na 2,5 godziny poszedłem się modlić do pokoju i postanowiłem diabłu poczytać Biblię. Przez 2,5 godziny uczytałem Biblię. Przeczytałem z Biblii mu wszystko, co na jego temat tam znalazłem. I chodziłem po pokoju. Był taki napór demoniczny, słuchajcie, ja pamiętam. Ja mówię: no spadłeś, mówi, z nieba. Gwiazdo poranna, synu jutrzenki. Pogrzebany jesteś razem z królami. W ogóle urągałem mu przez 2,5 godziny za pomocą Pisma Świętego. Pokazałem mu, w ciągu 2,5 godziny informowałem diabła, gdzie jest jego miejsce. Ja pamiętam, jaki przełom wtedy w swoim życiu osiągnął. Zrozumcie. Przytoczę takiego usługującego, jednego, który powiedział tak. Mówi: gdyby do mojego domu ktoś zaczął się włamywać, to nie zadzwoniłbym po policję, tylko zadzwoniłbym po koronera. Wiecie, kim jest koroner? To facet, który przyjeżdża po zwłoki. To znany usługujący, ewangelista. Ten człowiek. Rozumiecie? Bardzo porządny ewangelista. On pokazał, w jaki sposób podchodzimy do diabła. Do diabła musisz podejść brutalnie, bo diabeł inaczej nie będzie brał ciebie poważnie. Zrozumcie to. Dlaczego Jezus, kiedy wszedł do świątyni i zobaczył tam pełno stołów porozstawianych, to On nie powiedział: przepraszam, panowie, czy byście zechcieli się usunąć z tymi stołami? Przecież to jest jednak dom publiczny. Tutaj nie przychodzimy, żeby handlować, żeby sprzedawać kupę. Zwińcie stoły, daję wam na to 30 minut i koniec. Prawda? Czemu on tego nie zrobił?
czemu Jezus zareagował w ten sposób, że wszedł, popatrzył, kopnął w jednym stół, zdjął pad, zalał ich, powywalał, jazda, mówi. To jest dom modlitwy. Jest różnica? No zasadnicza. No co on zrobił? Przecież zachował się w ogóle w niekulturalny sposób, w niecywilizowany sposób. Diabeł musi zobaczyć w tobie wroga. Wiecie, jak jest po grecku gospodyni domowa? Ojko despoteo. Domowa despotka. Tak nazwana jest pani domu w Nowym Testamencie. Ojko despoteo. Pani domu to jest osoba, która staje i mówi: diable, nie przekroczysz progu mojego domu. Nie dotkniesz moich dzieci, nie dotkniesz mojego męża, nie dotkniesz moich pieniędzy. Panie, przepraszam bardzo, panie Lucyferze. Ojko despoteo. Zrozumcie. Uzurpujące myśli demoniczne uderzamy w sposób brutalny. Następnie nakazujemy określonym myślom Bożym, aby wypełniły umysł. Umyśle mój będziesz myślał tylko o tym, 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 o tym. Nakazuję ci w imieniu Jezusa. Następnie unikaj przyjmowania cielesnych toków myślowych. Czyli nie rozmawiaj niepotrzebnie o takich rzeczach. Nie wsłuchuj się w takie rzeczy. Naucz się po angielsku wycofywać. Ktoś tam będzie chciał cię zainfekować tym, proszę ciebie, czymś. Naucz się zmieniać temat. Ktoś tam mówi: a słyszałeś, co tam, jak tam u ciebie, jak dzieci, jak żona. Rozumiesz? Naucz się brać autorytet w rozmowach. Nie pozwalaj, żeby każdy mógł mówić, co chce do ciebie. Ok? Nie rób tego. Nie infekuj umysłu. Następnie nie wypowiadaj światowych toków myślowych, gdy nie trzeba. To znaczy, nie mów o rzeczach niebożych, gdy nie trzeba. Oczywiście jesteś w pracy, jesteś zmuszony do mówienia o różnych sprawach. Ja pracowałem w handlu, mówiłem o rzeczach związanych z handlem. Tak? Ale nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby wrócić do domu i z moją żoną rozmawiać o tym, proszę ciebie, jak ja tam załatwiałem kontrakty w pracy. No sorry. Ja mówiłem tylko wtedy o rzeczach związanych ze światem, kiedy była potrzeba. Wiecie, ja kiedy nagrywałem demony burzące, jedno z warowni, którą opisałem, to była warownia hobby. Ludzie mają hobby na przykład. No hobby, hobbici. Ludzie hobby. Wchodzę kiedyś do faceta do domu, wierzący człowiek. On wychodzi, coś pokaże. Wchodzę z nim na piętro. No on miał człowieku parę tysięcy małych samochodzików. On mówi: ale mam co? Ja mówię: no. W ogóle mówi: ale jazda. Ale jazda, facet ma samochodziki. Co godzina 10 tysięcy ludzi idzie do piekła, on ma samochodziki. Pewnie, że możesz mieć samochodziki, bardzo proszę. Okej. Chcesz, to zbieraj proboczyki, takie rzeczy, fajne. Rozumiecie, o co tu chodzi? To nie tak działa. Jesteśmy ludźmi nieba. Wszystko ci wolno. Wypowiadaj myśli Boże. Ostatnie. Wypowiadaj myśli Boże. Naucz się wypowiadać myśli Boże. Naucz się mówić tak, jak prawdy Boże. Jest napisane: niech każdy mówi jak Słowo Boże. Tak jak Słowo Boże. Podam ci kilka teraz wskazówek na sam koniec. Po pierwsze, nie rozmyślaj nad przeszłością. Każde rozmyślanie nad przeszłością, czy to dobrą, czy złą, jest ludzkim tokiem myślowym. Nawet wspominanie sukcesów w Chrystusie. Ja w ogóle nie słucham na przykład swoich kazań, nie grzebię w jakichś swoich rzeczach dawnych, nie wspominam nic, absolutnie. Ani porażek, ani sukcesów. Po drugie, nie wspominaj żadnego upadku swojego ani innych ludzi. Nie wspominaj tych rzeczy. Żadnego. Jeżeli to ci wejdzie do głowy, natychmiast wyrzucaj. Po trzecie, myśl o sobie w miłości.
musisz zacząć myśleć o sobie z miłością. Jeżeli ty nie będziesz myślał o sobie z miłością, tak, to ty zamkniesz sobie drogę na dalszy rozwój. Ja siebie bardzo kocham. Rozumiesz? Musisz ze wszystkich ludzi na świecie najbardziej kochać siebie. Bo jeżeli nie będziesz siebie kochał najbardziej, to nie będziesz też mógł kochać innych. Musisz sobie powybaczać, odpuścić sobie. Rozumiesz? Po prostu wybacz sobie. Jak coś ci się nie podoba w tobie, tak? To uznaj to za grzech. Ustaniesz tam przed lustrem, tu mam za dużo, tam mam za mało. Powiedz, przepraszam Panie, że grzeszę. Tu mam dobrze i tu mam dobrze. Kocham to i to. Rozumiesz, o co chodzi? Musisz to pokochać. Każdą fałdkę. Każdy pryszcz. Jeśli tego nie zrobisz, tak? Jeśli to zepchniesz, a pamiętaj, jesteśmy fachowcami w zepchnięciu. Chrześcijanie, charyzmatycy to są mistrzowie świata w spychaniu rzeczy. Mówię, o to nieważne, to nie duchowe, co mi to obchodzi. Mogę myśleć o sobie, o nie, nie możesz. Nie możesz. Tylko tak będziesz mnie kochać, jak kochasz siebie. Tylko będziesz tak pozytywnie myśleć o mnie, jak myślisz o sobie. Po prostu. Po czwarte, nie rozważaj czyichś błędów. Nie wolno ci rozmyślać o czyichś błędach w ogóle. W ogóle myślenie o czyichś błędach to jest otwieranie furtek dla demonicznych sił. To już mało, że to jest logiczne, czy to jest myślenie ludzkie. Po piąte, nie narzekaj w swoich myślach. Ludzie mówią, o ja nie wypowiedziałem ustami, ja mówię, przespój. Głowa twoja musi być wolna od narzekania. Tak, nie pamiętajcie, przeciwstawną narzekania jest dziękczynienie. Dziękczynienie. Smith Wigglesworth z tego słynął, prosty człowiek, kiedyś został zaproszony do jednego domu i tamta siostra w Chrystusie, która jej gościła, ona zrobiła ciasto i przyniosła te ciasto i oni podziękowali Bogu za te ciasto i ona zaczęła kroić te ciasto i mówi, o, tak mi nie wyszło dzisiaj, taki zakawerowy, a on do niej, milcz, mówi, jak śmie. Przed chwilą wzywałaś imienia Jezus nad tym plackiem, a teraz narzeka, że ci źle wyszedł. Jak możesz? Mówi, przeproś Boga, on taki był. Wiecie, w ogóle nie. Taki był sobie. Następnie, myśli lękliwe, atakuj natychmiast gwałtownie. Jak przyjdzie lęk, proszę cię, nie zostawiaj lęku na 2-3 sekundy nawet. Lęk to jest myśli lękliwe są myślami, które najszybciej łączą się z demonicznymi siłami lęku. To jest najszybciej, one działają najszybciej. Poza tym są organiczne. Wiecie, o co tu chodzi? Jeżeli uwalniasz myśli lękliwe, myślisz lękliwie, natychmiast zaczynasz czuć to w ciele. Po prostu. Szok. I one też najszybciej ściągają fizyczne rzeczy do twojego życia. Na przykład lęk przed tym, że nie będziesz miał pieniędzy, tak? Najszybciej ściągnie biedę do życia. Najszybciej. Nie? Szok. Następna rzecz. Myśl o pozytywnych cechach ludzi, którzy cię otaczają. W ludziach, którzy cię otaczają, odnajduj pozytywne cechy. Nieważne, czy duchowe, czy fizyczne. To nie jest istotne. Jak nic duchowego nie odnajdziesz, to powiedz, ale ma świetne proporcje. I stopa nie za duża i takie w ogóle, kolana na miejscu. Skinają się normalnie, do przodu, nie do tyłu, ale super człowiek w ogóle, nie jest po prostu. Rewelacja, Boże, dziękuję Ci za jego kolana. Rozumiesz? Pozytywne cechy, proszę. Pozytywne cechy. Natychmiast ogląda, cudowny po prostu jest. Cudowny. To dla Ciebie robisz, pamiętaj, nie dla kogoś, tylko dla siebie samego. To jest praca nad tobą. Tak? Słowo Boże mówi, że człowiek dobry samemu sobie robi dobrze. Przypowieści sobie. Samemu sobie najpierw. Ja muszę mieć porządek w głowie. Następnie. Myśl o sprawach i rzeczach pięknych. Kiedy myślisz pięknie, będziesz miał pięknie.
Myśl o sprawach i rzeczach pięknych. Następnie, zmartwienia eliminuj natychmiast. Po pierwsze, związujesz je słowem. Wyznajesz adekwatne prawdy do nich i uwielbiasz Boga za to, że masz tak dobrze. Rozumiesz? To tak działa, w ogóle wprowadź te mechanizmy. Następnie ustawicznie przywołuj myśli o Bożym Ojcostwie, dobroci, mocy, władzy i sprawiedliwości krzyżowej. Przywołuj je. Przywołuj je. Boże, Ty jesteś mocny. Boże, Ty masz władzę. Boże, Ty jesteś siłą moją. Rozumiesz? Przywołuj to w swoich myślach. Przywołuj to. Następnie koryguj podległe Ci otoczenie wyznawaniem Bożych myśli. Gdziekolwiek jesteś, w pracy, w domu, tak? Koryguj otoczenie. To jest bardzo ciekawe. Dam Wam przykład. Jestem w pracy, jak jeszcze pracowałem fizycznie. Rano wszedłem na stołówkę, zaniosłem śniadanie do szafki. Były drzwi otwarte i podchodzi do mnie kolega z pracy i mówi: a, i stoi i wchodzi tam, a ja mu podaję rękę przez te drzwi. A on do mnie mówi tak: nie przez próg. Poczekałem aż wszedł i mówię do niego tak: Andrzej, Ty skończyłeś studia, prawda? On mówi tak. Ja mówię: o jakim kierunku? On mówi: ekonomiczny. Ja mówię: czyli jesteś umysł ścisły, tak? On mówi tak. I Ty uważasz, że przywitanie się ze mną przez próg przyniesie porażkę w Twoim życiu? On tak spojrzał na mnie, wie. Ja mówię: Andrzej. On usiadł i mówi: no tak. Ja mówię: proszę Cię. Rozumiecie? Co robimy? W naszym środowisku, w którym jesteśmy, uwalniamy Boże prawdy. Wszędzie i w każdej sytuacji, kiedy tylko możemy. To nie znaczy, że to tylko polega na tym, że o Jezusie mówimy. Absolutnie. Ja na przykład systematycznie w piątki na tej stołówce przynosiłem sobie kiełbasa albo parówki. No oni siedzieli tam, ja celowo to robiłem. Kładłem sobie, wiesz, że oni... Patrzę, tutaj szprotki, tu szprotki, a ja, wiesz, ja mikrofalówka, bo tam, wiesz, pracę normalnie. Pędo kiełbachy. I siedzę i się patrzę. Pędeczek. Słuchajcie, po jakimś czasie patrzę, rozumiesz? Już nie mam tych szprotek na śniadanie. Ten przestał przynosić tam, nigdy ze mną nie rozmawiał. Nie? Ale oni zobaczyli, że tak, jestem mądry, tak? Można na mnie liczyć, jestem fajny, w ogóle nie jestem jakiś gość pogięty, wiecie, o co chodzi? W ogóle mówię oficjalnie o Jezusie, tak? I wsuwam w ogóle kiełbasę w ten piątek. Wiecie, co trzeba sobie robić? Myśleć o tym. Oni rozważali mnie, a rozważając mnie, rozważali Chrystusa, którego głoszę. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, powiedział Pan. To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, jak to działa. Następnie konsultuj swój umysł z Twoimi mentorami duchowymi. Twój mentor duchowy jest po to w Twoim życiu, abyś z nim konsultował Twój umysł. Nie tylko służbę, nie tylko tyle, tylko umysł konsultuj. Następnie pokutuj z myśli tak samo jak z czynów. Z myśli pokutujemy tak samo jak z czynów, czyli uznajemy za grzech taki sam. Nieważne, czy komuś się rozpruje brzuch, tak, mieczem, czy chce się komuś rozpruje brzuch mieczem. Nieważne. Kiedyś, teraz to troszkę zmienili, znaczy zmienili artykuł, bo dalej pozostał ten sam rozmiar kary. Był artykuł 208 w polskim kodeksie karnym,
I ten artykuł mówił o, o kradzieży z włamaniem. Kradzież z włamaniem było od roku do 10. I usiłowanie kradzieży z włamaniem było od roku do 10. Rozumiecie? Przeciw. Ale to jest w ogóle duchowe. Wiecie, że to jest duchowe? Jezus powiedział, nieważne, czy pożądacie fizycznie, tak, czy w swoich myślach. I to wam szkodzi? I to wam szkodzi. Po prostu. Tak jak z gniewem. Czy gniew uwolnisz? Chociaż czasami nawet lepiej uwolnić, niż go zostawić. W myślach gniew cię zniszczy. Po prostu rozwalić. A więc pokutuj tak samo z myśli, jak z czynów. Następnie uciekaj z takich miejsc i od takich osób, które infekują twój umysł. Zrywaj się od razu. Naprawdę. Naucz się w ogóle kończyć kontakty z takimi ludźmi. Nie dzwoń, nie rozmawiaj. Wiesz, o co chodzi? Sorry. I to jest nieważne, czy on jest wierzący, czy niewierzący. Jeżeli on cię infekuje, to nie możesz sobie na to pozwolić. Jeżeli ty budujesz swoją wiarę, a ktoś będzie ci rujnował wiarę słowem, no to przepraszam bardzo, no to człowieku. Ja buduję wiarę, z kim zrozumiałem, ktoś mówi, weź, mówi, słuchaj, to nie jest taka łatwa sprawa. Cześć. No nie mogę być w twoim towarzystwie, bo ty mnie zabijasz. Następnie chroń swój umysł krwią Jezusa rano i na noc, chodząc w świeckie miejsca. Co to oznacza? Jeszcze raz mówię. To nie oznacza, że się znowu obmywamy w krwi. Nie. My proklamujemy, że ta rzecz istnieje. Tak. Boże, dziękuję Tobie, że Twoja krew chroni mnie. Ogłaszam to w imieniu Jezusa. Musimy to proklamować. Następnie unikaj treści filmów i obrazów o charakterze lękliwym, erotycznym, wulgarnym, okultystycznym i manipulacyjnym. I chcę powiedzieć, że te pięć elementów ma równą wagę zniszczenia. Nie ma żadnego znaczenia, czy oglądasz film pornograficzny, tak? Czy katujesz się M jak miłość? Zrozum, M jak miłość jest tak samo toksyczne, jak najgorszy pornos. Chcę, żebyście zrozumieli, jak to działa. To tak działa, po prostu. Jeżeli oglądasz cudowny polski serial, gdzie tylko się plotkuje i poniża w myślach, w słowach innych ludzi, to jest to samo, co oglądasz rzeź, gdzie te flaki wyprowadzają. Chyba lepiej rzeź czasami obędzie. Przynajmniej prąd. Krew się leje, trup się ściele gęsto, proszę ciebie, a nie porządna pani sędzina, proszę ciebie, właśnie przechodzi 42 romans, jest załamana jak stary dach i poniża tego gościa. Skąd wiem, bo siedziałem 3,5 roku i patrzyłem na seriale, człowieku, recydywiści oglądali, znałem na pamięć, ale tak nie chciałem. Modne na sukces oglądali. 1462 odcinek, modne na sukces. Johnny, William. Następnie ustawicznie dziękuj za wszystko, wymieniając te elementy. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jestem najedzony, że dobrze się czuję, tak? Dziękuję Ci, że pada. O, dziękuję Ci, że dziś nie pada. Dziękuję Ci. Wyrób to w swoich myślach. Mentalność dziękczynienia. Za wszystko. Za wszystko. Za wszystko dziękujcie. Zobaczcie, jak to za wszystko dziękuję. Ja to za, no za wszystko dziękujcie. Tak? Jak można dziękować za wszystko? Można. Rozumiesz? Ktoś mówi, jak mam dziękować za przeziębienie? Podziękuj, że to nie gruźlica. No to ojcze, biorę autorytet na przeziębienie, ogłaszam w ranach Kisińca Jezusa moje uzdrowienie, dziękuję Ci, że to nie gruźlica. W gruźlicy musiałbym więcej wiary uwolnić. Można dziękować? Można. To jest bardzo proste. I ostatnia rzecz. Natychmiast wybaczaj. Nie pozwalaj, aby w twoim umyśle zostawały formuły niewybaczenia. I zaznaczam,
nie tylko tym aktem decyzji, bo to jest na połowie ducha. Ale kiedy wybaczysz aktem decyzji, to obejrzyj teraz zniszczenia, które to dokonało w twoim życiu, tak? I krok po kroku zacznij formułę uzdrowienia. Ja zawsze zachęcam ludzi do prostej rzeczy. Mówię, wybaczyłeś Kaziowi? Wybaczyłem. Mówię, modlisz się o Kazia? No nie, ja mówię, to od dzisiaj będziesz modlił o Kazia. I nie o Kazimierza, tylko o Kazia. Tak będziesz mówił. Boże, dziękuję Ci za Kazia. Niech mu Bóg błogosławi Kaziowi. Odpuszczam mu wszystko, co mi zrobił. Niech ma pieniądze. Niech będzie zdrowy. Kazia. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważna informacja. Nie zostawiamy takich rzeczy. Każde niewybaczenie jest jak rak. I każda rana po niewybaczeniu, ona się jątrzy w człowieku. Podaję wam takie wskazówki. Wiele innych pokaże wam Święty Duch. Ale chcę was zachęcić do zrozumienia dbałości o nasze umysły. Tak jak będziesz myślał, takie życie będziesz miał. I dopiero na tej płaszczyźnie, przyjaciele, my możemy zacząć kłaść fundament wiary, wiecie? Ja dopiero w przyszłym miesiącu będę mówił na temat wiary, bo dopiero my możemy zacząć mówić o realnym wierzeniu. Bo jak my nie mamy gruntu do realnego wierzenia, to my się bujamy po prostu i my nie wiemy, o co chodzi. Większość chrześcijan naprawdę ma blade pojęcie o wierze. Mają ją pomyloną z nadzieją, oczekują ciągle na coś. Rozumiesz? Czekam na Pana, żeby wierzyć. Przy następne jego przyjście to będzie prosić Ciebie, jak on wróci. Nie będzie drugiej pięćdziesiątnicy, trzeciej, czwartej. Smutne wiadomości są. Jedna była i koniec. Chcę, żebyście te rzeczy obejrzeli sobie i żebyście na nie zwrócili uwagę. Chciałbym, żebyście sobie zapisali lekturę, którą chcę, żebyście sobie nabyli. Książka ma tytuł Duch, Dusza, Ciało. Autorem jest Andrew Womack. Duch, Dusza, Ciało. Andrew Womack. Jedna z najlepszych pozycji, jakie pojawiły się do tej pory na rynku. Obszerne, głębokie i silne objawienie, które umocni was w tym, co powiedziałem wam teraz. Da pewien zakres, jeszcze szerszy zakres zrozumienia tego zjawiska. Przeczytajcie ją sobie może nawet dwa razy, jeśli będzie tak. Ja się szybko czyta, bo Łomar dobrze pisze. To jest jeszcze przede wszystkim pisarz, więc on dobrze pisze. Więc korzystajcie z tego i to sobie nabądźcie.